Dzisiaj, kochani, spotykamy się, by zobaczyć sobie tutaj kolejne wybierz kartę. Mamy wybierz kartę na 3 stosiki dla wibracji numer 6. Pierwszy stosik z kamyczkiem agat pasiasty, drugi stosik z kamyczkiem chowlit biały i trzeci stosik z kamyczkiem ametyst, taki surowy. Później jeszcze, kochani, jak już będziemy omawiać każdy ze stosików, z tego woreczka wyjmę Wam jeden kamyczek żywiołowy. Jaki żywioł jest w danym momencie dla danego stosiku szczególnie do przepracowania w tym momencie. I jakąś runę, która tutaj będzie dopomagać Wam w obecnym momencie w rozwoju, tak? Dobrze. Teraz tak się skupcie troszeczkę i zastanów się, który ze stosików wybierasz. Tak Wam dam chwileczkę. Dobrze. Jak potrzebujesz więcej czasu, to sobie zatrzymaj i lecimy. Lecimy z pierwszym stosikiem. I agat pasiasty. Słuchajcie, jeżeli chodzi o agat pasiasty, to tu proponuję, żebyście sobie, kochani, poszukali w internecie informacji. Jest to dosyć niezwykły agat, słuchajcie. Ogólnie agaty to są minerałki, które bardzo wpływają korzystnie na równowagę energii, na przykład seksualnej, na wierność w związkach, lojalność, tak? To jest dosyć taki specyficzny, powiedziałabym, ogólnie agaty, tam zależy który, tak? Ale na przykład agat potrafi wydobyć naturalne talenty. Oczywiście pomaga kanalizować energię. Co to znaczy? To jest jak as buław, czyli ten minerałek jakby ci mówi, zastanów się, w którą stronę chcesz skoncentrować swoją energię. Gdzie chcesz skupić się ze swoją energią? Czym się chcesz zająć, tak? Pomaga też w odczuwaniu takiej stabilizacji bezpieczeństwa, poczucia bezpieczeństwa takiego emocjonalnego. Działa troszeczkę jak tarcza ochronna. Pomaga także podczas medytacji, ale to ogólnie agat. Natomiast, kochani, gdybyście chcieli o agacie pasiastym poczytać, to zachęcam właśnie w internecie. Natomiast, kochani, szósteczka, to jest jakby nie było, tak jak karty 6 w tarocie, czyli szóstka jako kochankowie, to jest, słuchajcie, potrzeba współpracy, równowagi, harmonii, partnerstwa, takie zrozumienie drugiego człowieka, akceptacja go takim, jakim jest, poszukiwanie jakby właściwych rozwiązań i kompromisów w relacjach z innymi ludźmi, żeby to wszystko w równowadze, w harmonii prowadziło do jakiegoś rozwoju, tak? Do pójścia dalej. Między innymi, ale o szósteczce też sobie poczytajcie, słuchajcie, co ta wibracja wnosi, żeby sobie poszerzyć jeszcze tutaj wiedzę na ten temat. Zobaczmy tutaj. Najpierw zobaczymy sobie, mamy karty tarota, jaka energia jest w Tobie i jaka energia jest wokół Ciebie, jak tym się zająć, co tutaj trzeba by zrobić. To jest niesamowite, bo mamy kartę arcykapłanki i mamy kartę siły, to jest 2, to jest 8, jak odejmiesz 8, odjąć 2, no to masz 6, zobaczcie. Od razu mi się tu rzuciło w oczy. Mamy także piąteczkę buław i króla kielichów, słuchajcie. No, dobrze. I tu sobie dajmy ten agat pasiasty. Więc teraz tak, kochani. Pierwsza rzecz. Mamy arcykapłankę. Arcykapłanka, kochani, to jest na pewno trzeba podjąć decyzję. No i to samo wnosi szóstka. Podejmij decyzję. Zobaczcie, co na początku mówiłam o agacie pasiastym, o agacie ogólnie, tak, że potrzeba zastanowienia się, w którą stronę chcesz ukierunkować swoją energię, swoje
działania, w którą stronę chcesz pójść. Mamy króla monet i słuchajcie, ten król, on doskonale wie, kim jest, jaką ma wartość, w którą stronę chce pójść, on ma wszystko poplanowane, ale także król pentakli wie, że na niektóre rzeczy trzeba dłużej zaczekać. Do niektórych rzeczy trzeba się lepiej przyłożyć, trzeba ze świadomością dobrze popracować nad pewnymi rzeczami, żeby osiągnąć wymarzony cel, prawda? Tu jedyneczko, widzicie co powiedziałam, czyli jeszcze obejrzyjcie sobie koniecznie materiał dla wibracji numer 1, tam sobie wybierzcie jakiś stosik, bo powiedziałam do was, do ciebie może, kto poczuje tu, idźcie za głosem intuicji. Powiedziałam jedyneczko, a jesteście szóstkami. No, dobra. Ewidentnie, kochani, tutaj u was jest kwestia relacje, partnerstwo, współpraca z innymi, umiejętność współdziałania w celu osiągnięcia jakichś konkretnych rezultatów, czyli jakaś współpraca, która prowadzi do zbudowania czegoś, do wykreowania czegoś, ale czegoś bardzo stabilnego, słuchajcie, bo król pentakli to jest bardzo stabilna energia. On sobie świetnie radzi w życiu, świetnie sobie radzi z materią, pracuje konsekwentnie, współpracuje z innymi, bo słuchajcie, każdy król ma swoich doradców, każdy król wie, ma tego świadomość, że żeby coś stworzyć, trzeba współpracować z innymi, że samemu się nie da zrobić pewnych rzeczy. Dlatego tutaj jest prośba do ciebie, bądź mądry i jeżeli czegoś nie wiesz, idź i doradź się, poradź się kogoś, kto jest w stanie tobie tutaj w tym temacie doradzić, prawda? Karta siły mówi nam o tym, by kiedy czujesz właśnie, że z czymś sobie nie możesz poradzić, poproś o pomoc. A jeżeli jakaś pomoc jest ci oferowana, przyjmij ją, podziękuj, bądź wdzięczny. Właśnie, szósteczka to też jest bycie wdzięcznym. Król pentakli także jest wdzięczny. On jest wdzięczny za to, co posiada. On jest wdzięczny za to, jaką drogę już przeszedł. Jest wdzięczny za to, gdzie jest w tym momencie, kto go otacza. Jest wdzięczny, dziękuję. Codziennie dziękuję za rzeczy, które ma w swoim życiu. Codziennie jest wdzięczny. Codziennie docenia to, gdzie doszedł. Cały czas mam ochotę to powtarzać, słuchajcie. Doceń to, kim jesteś. Doceń drogę, którą przeszedłeś do tej pory. Ukochaj siebie jakby za to, gdzie już jesteś teraz, a gdzie byłeś. Tak sobie, jak się chcesz do kogoś porównywać, porównuj się tylko do samego siebie. Bo to będzie uczciwe porównanie. Tak tu słyszę dla was. Czuję tutaj ewidentnie też, kochani, wewnętrznego lwa i wewnętrzny ogień, który czasem prowadzi ciebie na manowce. Czuję tu taki właśnie konflikt wewnętrzny, że tu by się chciało to, ale tam by się chciało tamto. Że z jednej strony ja bym zrobił to, czy zrobiła, ale z drugiej strony tamto też jest fajne, też ciekawe. I co ja mam zrobić? I taki po prostu nie wiadomo, co mam zrobić. Tak, takie rozbicie wewnętrzne i taka wewnętrzna kłótnia samego ze sobą. A tutaj jest podpowiedź, usiądź, zastanów się w praktyczny sposób, bo król, słuchajcie, pentakli, on jest bardzo praktyczny. On jest bardzo realistyczny, życiowy taki. Czy to jest dla mnie dobre? Czy to jest odpowiedzialne działanie? Czy to jest, słuchajcie, coś, co da mi jakieś ugruntowanie, co da mi siłę? Czy to jest bezpieczne dla mnie? Tak? Takie pytania zadaje sobie król pentakli. Czy ja już to wszystko wiem?
Może trzeba coś jeszcze sprawdzić. Plan sprawdza po 100 razy. Pozwala innym, pomaga innym, żeby tu też pomagali budować z nim razem. Jest bardzo ostrożny, bardzo konsekwentny, zapobiegliwy, powiedziałabym. Bardzo bezpośrednio zajmuje się tą sytuacją, podejmuje inicjatywę, ale jednocześnie nie spieszy się z niczym. A tutaj ja mam takie poczucie, że tu jakaś szósteczka by chciała tak szybko, 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 już, 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 na przedwczoraj. Bo ja chcę, bo ja chcę, bo ja chcę. Nie, nie, to tak nie działa. Powoli, spokojnie. Czuję, że jakieś rzeczy są przed tobą ukryte, bo masz arcykapłankę. Czy to jest jakaś iluzja? Jakiejś wiedzy, ewidentnie tu ci brakuje jakiejś wiedzy, ale to nie takiej z umysłu gdzieś. Nie, nie wiedzy, którą jesteś w stanie pociągnąć z rozumu jakby, że zrozumieć coś. To jest wiedza, którą nosisz w sobie głęboko, w swojej świadomości, twojej wyższej jaźni. To jest taka wiedza, słuchajcie, którą zbieramy całe inkarnacje, całe życie, tak? Przeróżne. To jest ogromna wiedza, niesamowita wiedza. Dająca wolność, wyzwolenie, poczucie takiej swobody w działaniu. I tutaj by trzeba, kochani, skupić się troszeczkę właśnie na tym wnętrzu u was, na właśnie intuicji wewnętrznej, na świadomości i rozróżnić u ciebie trzeba, musisz jakby usiąść i się zastanowić, czym jest ta świadomość, o czym ona to mówi, czym jest ta świadomość. I teraz pomyśl sobie, usiądź na chwilkę i tak myślisz o tym, tak? Czym jest ta świadomość? I teraz zacznij obserwować te twoje myśli. Czym jest ta świadomość? Zadaj sobie to pytanie. I teraz zwróć uwagę, że na to pytanie w tobie patrzy jakby i słucha tego jeszcze ktoś. Pytanie zadaje ci umysł, tak? Czym jest ta świadomość? O czym ona mówi? Bo rozum próbuje analitycznie wszystko wytłumaczyć, zrozumieć, tak? Próbuje to rozsądnie, analitycznie przeanalizować. No, a świadomość, ona się przygląda, dlatego że świadomość chce zaobserwować, świadomość chce się nauczyć, świadomość chce dostać kolejną perspektywę, kolejne doświadczenie. Świadomość jest ciekawa. Ego i rozum chcą szybko odpowiedzieć na pytanie i mieć to z głowy. Świadomość będzie odpowiadać ci na milion twoich kolejnych pytań, zawsze będzie cierpliwa. Ego się nie cierpliwi. U ciebie tu jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, że w tobie istnieje coś więcej niż rozum, że jesteś wartością dużo większą niż to, co masz w głowie, tak? Jesteś czymś dużo więcej niż twoim ciałem. Masz świadomość swoją wewnętrzną, czyli tą energię, tą duszę twoją, która jest w tobie. Ojejku, i ta czakra gardła, słuchajcie. Właśnie ta czakra gardła u ciebie, u was, do kogo mówię, ja czuję cały czas teraz ściśnięte gardło, słuchajcie, jak do was mówię. Zawsze dla mnie to oznacza, że albo boisz się wypowiadać jakąś prawdę, albo wypowiadasz swoje prawdy w sposób niewłaściwy, to znaczy na przykład zbyt agresywnie, bym powiedziała, za szybko, sprawiając, że inni nie są w stanie tego przyjąć i ciebie nie rozumieją. Bo ty chcesz za szybko podzielić się z kimś jakąś prawdą, możliwe, że też związaną z rozwojem duchowym. Robisz to za szybko i ktoś to odrzuca, bo ty to robisz zbyt gwałtownie, zbyt silnie na przykład próbujesz tą osobę, że tak powiem, uszczęśliwić, tak? Słuchajcie, tutaj nie chodzi o siłę, tutaj chodzi o konsekwencje działania właśnie. Czyli małą łyżeczką też się najesz. Jeżeli komuś próbujesz pomóc, żeby coś zrozumiał, coś pojął, coś sobie uświadomił, albo sobie też próbujesz w ten sposób pomóc, małą łyżeczką, po troszeczku, małymi kroczkami. I pamiętaj, że jeśli chodzi o rozum, ego, analizę, to wszystko sięga
dopóki tam, dokąd sięga Matrix, nasza rzeczywistość, fizyczność, dotąd jesteś w stanie rozumem wszystko objąć. Ale kiedy wchodzisz w rozwój duchowy, rozum już tutaj nie ma nic do powiedzenia, bo on tego nie jest w stanie ogarnąć. To jest poza rozumem już. Więc tutaj, żeby wejść w rozwój duchowy, musisz poruszyć świadomość i jedynie z poziomu świadomości jesteś w stanie zrozumieć. To jest taki paradoks. Ale jak będziesz zainteresowany, zainteresowana, na pewno znajdziesz filmiki na temat świadomości, ego, uważności i tak dalej na moim kanale albo na innych kanałach. Jeżeli masz jakieś pytania, proszę pisz. Z przyjemnością nagram taki materiał. Zobaczmy teraz sobie tutaj na tych świetlistych przewodników. Ojeju, cudownie. Lady Ametystu też, czyli Archai Przemiany, słuchajcie. Archai fioletowego płomienia. Archai fioletowych minerałów. Niesamowite. Święta Alchemia, czyli tutaj, słuchaj, u ciebie jesteś w stanie korzystać ze świętej alchemii. Alchemia, słuchajcie, jest niczym innym jak umiejętnością połączenia inteligencji z obszarem świadomości, czyli z obszarem emocjonalnym. Pozwól sobie na to, by wyjść poza strefę komfortu, poza obecne twoje wyzwania. Skup się na tym, czego pragniesz tak naprawdę. To ci da możliwość wyznaczenia sobie celu, do którego będziesz mógł, mogła podążać. I mamy później, to jest z kolei archai, słuchajcie, wiary, i to jest archai. O, popatrzcie, świeca nam zgasła. Niezwykłe. To jest archai, słuchajcie, niebieskiego płomienia, czyli archanioła Michała ze światła. To jest niezwykłe, że zgasła nam świeca. Bardzo wymowne, słuchajcie. Czyli jakieś osoby tutaj, które mnie słuchają, mam wrażenie, że jakby coś się w was wypaliło. No, sobie tu zmienimy. Jakby coś się w was wypaliło. Jakbyście poszukiwali takiego światła nadziei, bym powiedziała. No, nie wiem, czy do kogo to mówię, pewnie do kogoś. Te dwie energie archai, one są niesamowite. Archai fioletowego płomienia i archai niebieskiego płomienia. Poczytajcie sobie o nich. Archai niebieskiego płomienia mówi do ciebie, archai wiary, pozostań spokojny. Zaufaj i zawierz w to, że jest dobro w tobie i że jest dobro w innych. Zauważaj, dostrzegaj i zawierz w to, że jest światło w świecie. Mam wrażenie, że tu jakieś szósteczki przestały wierzyć w to, że świat to jest dobre miejsce, że tu się mogą zadziać jakieś dobre rzeczy. Jakbyście się skupili tylko na tym obszarze konfliktowym, i to też mówię tu do jakichś was. Także jest tu zachęta, żeby pozwolić sobie na przemianę, transformację. Zobaczcie, tego serduszka, ale też niebieski kolor to jest umysł właśnie. To jest rozum, to jest właśnie ego. Pozwól sobie przetransformować tutaj to podejście, to zrozumienie. Pozwól sobie zrozumieć, że oprócz właśnie tego umysłu rozumu jeszcze jest coś więcej, bo kolor fioletowy dla mnie jest związany właśnie ze świadomością. Upraszczaj, zobaczcie. Skup się na prostych rzeczach. Przestań jakby odpuść takie nasilanie, takie wymuszanie, takie staranie się za bardzo, takie próby kontroli, wręcz powiedziałabym. Odpuść to. Pozwól sobie, by czasem po prostu być. Zwróć uwagę na to, co się dzieje tu i teraz. Uświadom sobie, że tak naprawdę istniejemy tylko w tym tu i teraz, w tym momencie. W tym dokładnie teraz momencie, kiedy możesz działać swoimi zmysłami. Zmysłem słuchu, wzroku, smaku, odczuwania i tak dalej.
Jesteś tu i teraz, biorę na przykład to, tak? Jest zimne, ma jakiś kształt. Rozumiem, że to jest słonik, tak? Bo mój umysł mi podpowiada, to jest kształt, który na ziemi nazywamy słoń, tak? Bo ktoś to kiedyś tak nazwał. To zwierzątko jest oczywiście, to jest oczywiście kamień, to jest onyks, biały, tak? Rozumiecie, co się dzieje? Świadomie jestem w tej chwili, czuję, że to jest zimne. Zimne, twarde, tak? Od razu mi się włącza, podoba mi się czy nie, ale jestem w tej chwili, tu i teraz, w tym momencie, rozumiecie? Nie biegam pomiędzy to, tym, co było, a tym, co będzie. Jestem tu i teraz. Skup się na tym, wyjdź do przyrody, wyjdź do świata, pobądź ze zwierzakami, jak masz, pobądź z innymi ludźmi, oczywiście, ale tu chodzi o to, wyjdź do świata. I przede wszystkim przestań komplikować wszystko tak bardzo, upraszczaj. Pozwól sobie na to. O, wow, zobaczcie, macie praktycznie trzy minerały i ta sama barwa. Niebieski, czyli co? Czakra gardła. Cyanid. Znajdź czas na zadbanie o siebie. Dbanie o siebie jest obecnie niezbędne. No, dlatego czuję tą czakrę gardła tu. Może macie problem z chroniczną chrypką, albo ciągle coś z tym gardłem się dzieje. Tu trzeba by zadbać o to. Słuchajcie. Boski cel życiowy, czyli akwamaryn. Zaufaj znakom i swojemu wewnętrznemu przewodnictwu, ponieważ prowadzą cię one do spełnienia. Tęczowy kwarc tytanowy. Wielopłaszczyznowość. Istnieje wiele warstw i wymiarów w sytuacji lub osobie, o którą pytasz. No, to już jest taka grubsza, powiedziałabym, głębsza wiedza. No i tu ta czakra gardła. Trzeba ewidentnie Wam popracować, kochani, nad czakrą gardła. Tu mam taką runę, Ansus, która mi bardzo pomaga właśnie z gardłem, dlatego że ja bardzo dużo pracuję na gardle. Pomyślcie sobie, jak całymi dniami gadam, tak? Bo mam spotkania, gadam, nagrywam, gadam. Z rodzinką, przyjaciółmi też trzeba pogadać, prawda? Także ta runa Ansus bardzo pomaga, słuchajcie, w komunikacji, w właściwym wypowiadaniu się. Sprawdźmy, jaki tutaj żywioł dla szósteczek, które wyjęły pierwszy stosik. Woda, słuchajcie, czyli emocje i jeszcze tutaj runę. Która runa obecnie pomaga? Sowillo. No pięknie, słuchajcie. Poczytajcie sobie koniecznie na temat runy Sowillo, na temat żywiołu wody, czym jest, na temat cyjanitu, akwamarynu, tęczowego kwarcu tytanowego i słuchajcie, agatu pasiastego. U mnie na kanale już jest nagrane właśnie Lady Ametyst, czyli ta archai fioletowego płomienia. Wydaje mi się, że już mam nagrane, natomiast archai niebieskiego płomienia, archai wiary. Chyba jeszcze nie mam, ale możecie o niej poczytać, gdybyście chcieli, ale też się postaram nagrać parę słów na ten temat. Natomiast, kochani, trzeba popracować u Was nad emocjami, dlatego że nie macie wpływu na to, kochani, jak się zachowują inni ludzie, ale zawsze macie wpływ na to, jak zachowujecie się sami, czyli jak reagujecie w poszczególnych sytuacjach. I teraz słuchajcie, magia polega na tym, by odkrywać emocje w danych sytuacjach u siebie, czyli dlaczego się tak poczułem, dlaczego tak się poczułam, co mi to dobrego wniosło, czyli co to za lekcja, dlaczego tak odczuwam taką sytuację, bo czasem, słuchajcie, w jednej sytuacji tysiąc osób zareaguje na tysiąc różnych sposobów. I ty się skup tylko na tym, jak się czujesz podczas tej sytuacji. Nie dlaczego to się stało, po co to się stało. Jak się tu czujesz? Jeżeli odkryjesz to, jak się poczułeś w danej sytuacji, zwrócisz na to chwilę uwagę. Jeżeli to są jakieś trudne rzeczy, możliwe, że uwolnisz na zawsze te powtarzające się sytuacje z twojego życia. Rozumiecie? To działa jak magia. To jest właśnie święta alchemia. Jeśli zwrócisz wystarczająco długo uwagę, przeanalizujesz, zaakceptujesz emocje, które się pojawiają w danej sytuacji u ciebie, świadomie to zrobisz, wtedy jesteś w stanie uwolnić to na zawsze
zmieniając swoje życie na lepsze, bo się uwalniasz od tego. Zawsze tutaj będę powtarzać u Was, zacznij panować nad wewnętrznym lwem. Podążaj do równowagi, harmonii. Nie pozwalaj sobie na skrajne zachowania emocjonalne, dlatego że tutaj trzeba podejść z dystansem, z równowagą, spokojem wewnętrznym i przede wszystkim z odpowiedzialnością, czyli bądź odpowiedzialny za swoją wewnętrzną energię, a wtedy w Twoim życiu zacznie się dużo fajniej wszystko układać. Ja to czuję, kochani, żebyście sobie albo mówili ho'oponopono, przepraszam, proszę, wybacz mi, dziękuję, kocham Cię, albo jeśli wolisz słuchać, nagrałam Wam na kanale ogólnym, jest, słuchajcie, już taka pierwsza mantra, medytacja, modlitwa, właśnie, której możecie sobie słuchać. Serdecznie polecam, bo naprawdę cuda się zadziewają po słuchaniu ho'oponopono. Jak się słucha go codziennie, to już w ogóle niezwykłości się dzieją w życiu. Nie musisz wierzyć, spróbuj. Nie musisz mi wierzyć na słowa, absolutnie. Po prostu spróbuj, ale rób to codziennie, przez miesiąc na przykład. Idealnie byłoby przez pół roku i zobaczysz, co się w Twoim życiu zacznie zmieniać. No. Dobra, tyle. Idźmy sobie drugi stosik. Howlit biały. Masz wibrację 6, albo po prostu wybrałeś sobie tą wibrację 6 z jakiegoś powodu, może widzisz szóstki ostatnio. Drugi stosik. Kochani, dwójka i szóstka, obie te cyfry, jak jeden mąż, mówią nam o potrzebie harmonii, równowagi, o potrzebie uczenia się właściwych zachowań i właściwej komunikacji w relacjach, szczególnie w parach, gdzieś, gdzie trzeba współpracować, na przykład w pracy, w szkole, tak? W domu, w rodzinach, w jakichś grupach takich, które tworzymy, czyli współpraca, właściwe komunikowanie swoich emocji, podążanie do równowagi, do kompromisu, negocjacje. I przede wszystkim zapanowanie nad swoimi emocjami, tak by w sposób odpowiedzialny korzystać ze swojej energii, bez wpadania w skrajności. I mamy tutaj niezwykły, słuchajcie, minerałek, howlit biały, poczytajcie sobie o nim. Natomiast dla mnie jest to przepiękna energia, mi pomaga się oczyścić, zrównoważyć, pomaga na przykład, kiedy są złe sny, żeby spać z howlitem, to wtedy jest łatwiejsza noc, koszmary jakby uciekają, tak? Jakiś taki natłok myśli też ucieka, łatwiej się po prostu śpi, czyli bardzo dobry na sen i do nauki, słuchajcie, jak trzeba nauczyć się czegoś, to ja zawsze howlit biorę, albo do wypowiadania się właściwego, także howlit, ale poczytajcie jeszcze na temat howlitu, bo tu jeszcze na pewno się dowiecie więcej, jak poczytacie na ten temat. Tak. Zobaczmy teraz sobie, kochani, na karty tarota. Te karty powiedzą nam tutaj, jaką energię masz szósteczko w sobie, jaką wokół siebie, jak sobie z tym masz poradzić. Więc słuchajcie, powiedziałabym, że fantastyczne energie, dlatego że super, naprawdę, rewelacja. Macie, kochani, koło fortuny, sąd ostateczny, dwa kielichy i rycerz kielichów, po prostu cudownie. Dla jakichś z Was jest tutaj pokazane, że miłość idzie do Was. Może to być miłość, która idzie z zewnątrz, czyli zbliża się do Was ktoś, kto absolutnie odmieni Twoje życie. Może chodzić o to, że na przykład wniesie Ci mnóstwo prawdy, mnóstwo światła, pomoże Ci poszerzyć świadomość, pomoże Ci zrozumieć mnóstwo rzeczy, pomoże Ci bardzo pójść naprzód. Aczkolwiek ta relacja, to może być oczywiście partner romantyczny, może być przyjaźń, koleżeństwo, jakaś znajomość, po prostu kogoś nowego poznasz, kto Ci wprowadzi niezwykłą wiedzę, prawdę do Twojego życia. Kompletnie to odmieni Twoje życie o 180 stopni. Może nawet to czytanie, słuchaj, tak Ci odmieni to życie. Z perspektywy czasu, jak spojrzysz, musisz się zastanowić. Ja Ci w tym momencie nie powiem jeszcze. Dowiesz się z czasem.
Ta karta dwa kielichy mówi mi o tym, pamiętaj, że każdy człowiek, kogo spotykasz na swej drodze, jest dla ciebie lustrem, zwierciadłem. W innych osobach możemy się przejrzeć, właśnie jak w lustrze. Przyciągamy do swojego życia takich ludzi i takie sytuacje, które mamy w sobie. Czyli jeżeli na przykład stawiałbyś się w pozycji bycia ofiarą, będziesz przyciągać do siebie osoby, które czują się gdzieś na swój sposób ofiarami, a bardzo często takie osoby, które mają dużo w sobie agresji, energii, żeby nie być ofiarą, stają się katami, czyli nie potrafią jakby być pośrodku, gdzieś w równowadze, tylko albo są ofiarą, albo katem, prawda? Tu na pewno mówię do kogoś z was. Pamiętajcie, że to jest czytanie ogólne, więc na pewno nie wszystko będzie dla ciebie, nie wszystko będzie z tobą rezonowało. Zabierz to, co dla ciebie, a resztę zostaw tutaj dla pozostałych osób. Niemniej jednak, słuchajcie, ja tutaj czuję, że idzie do was potężna odmiana losu, słuchajcie, i przede wszystkim potężna prawda na temat zrozumienia związków z innymi ludźmi, relacji. Coś, co przyniesie ci ogromną ulgę, dotrze do ciebie po prostu taka prawda, która sprawi, że jakby cały światopogląd wywrócić się do góry nogami, ale suma summarum to będzie dla ciebie bardzo pozytywne, bardzo pozytywne. Bardzo dużo komunikacji tutaj czuję, więc może faktycznie albo wejdziesz w jakąś grupę, która będzie poruszać jakieś tematy, które pomogą ci zrozumieć pewne rzeczy, albo po prostu właśnie to będzie jedna osoba, z którą będziecie, że tak powiem, tak męczyć temat, aż dojdziecie do sedna sprawy. Jest tu u ciebie, szósteczko, potrzeba zrozumienia tego, że jeśli pragniesz przyciągnąć do swojego życia miłość wspaniałą, to najpierw w sobie musisz wygenerować takie cechy, jakich pragniesz u tej osoby zaznać. Czyli innymi słowy, jeśli jesteś kobietą, pragniesz mężczyznę takiego a takiego, wymień sobie tu cechy, samodzielnie sobie wypisz te cechy, to najpierw musisz sprawić, żeby te cechy powstały w tobie, czyli stań się tym kimś, kogo pragniesz poznać, spotkać w swoim życiu. Jeżeli pragniesz, aby właśnie w twoim życiu dokonała się jakaś zmiana, bo te wcześniejsze rzeczy tobie już nie odpowiadają, tak? Chcesz coś zmienić, chcesz innego partnera, partnerkę, bo wcześniejsze ci nie odpowiadały. Najpierw musisz zmienić coś w sobie, a później to się zamanifestuje w twoim życiu, bo jeśli wciąż robisz to samo, nie zmieniasz w sobie nic, a oczekujesz innych rezultatów, no to słuchajcie, Einstein kiedyś to bardzo dobitnie powiedział, że to jest mało mądre, on to powiedział bardziej dobitne, bo jeżeli wciąż robisz to samo i oczekujesz nowych, innych rezultatów, no to to jest mało mądre, tak? To każdy z nas wie, o co chodzi. Innymi słowy, chcesz zmiany? Najpierw coś zmień. No, zobaczmy tutaj, co nasi świetliści przewodnicy mają do powiedzenia. O, po prostu Archanioł Michał. Mój ukochany przewodnik, zaufaj niebiosom i prowadzeniu i temu, że cię prowadzą we właściwym kierunku. Jesteś bezpieczny, aniołowie stoją blisko ciebie. Oddaj swoje zmartwienia i pozwól, żeby cuda zaczęły się zadziewać w twoim życiu. Archanioł Michał ze światła jest taką energią, któremu można właśnie... Ja mówię, żeby tak sobie zwizualizować, zapakuj do walizki wszystkie swoje problemy, zmartwienia, troski, zamknij tą walizkę, przywołaj Archanioła Michała i poproś go, aby zabrał te wszystkie rzeczy, te zmartwienia, te troski i napełnił cię właśnie odwagą, siłą, możliwościami, a tak się zadzieje. Wspaniała energia, uwielbiam. I mamy, słuchajcie, White Eagle, czy Biały Orzeł, to jest, słuchajcie, to są duchy przodków. I tutaj przodkowie twoi, z twojej linii, proszą ciebie, abyś połączył się na nowo ze swoją linią, dlatego że jesteś w stanie uleczyć rodzinne rany
i wzorce postępowania, które wymagają uzdrowienia. Bardzo silnie tutaj odczuwam tych przodków, właśnie te duchy przodków i Archanioła Michała. Cudownie, że są razem, dlatego że Archanioł Michał zawsze pomaga, dogląda tych procesów. Kiedy ja pracuję na przykład na sesjach indywidualnych z ludźmi, kiedy właśnie sięgamy jakichś rzeczy karmicznych, Archanioł Michał mi pomaga chronić te procesy, pomaga mi Archanioł Michał ze światła oczywiście. To trzeba podkreślać, bo pamiętajcie, że co u góry, to na dole, więc jak jest Archanioł Michał ze światła, to też jeszcze ma tego w cieniu jakby, który się też będzie tak samo nazywał, ale uwierzcie mi, że wolicie się kontaktować z Archaniołem Michałem ze światła. Jesteście w stanie tutaj oczyścić jakieś karmiczne zaszłości i tak naprawdę nie musicie aż dużo bardzo robić, żeby to się zadziało. Jest na moim kanale Ho'oponopono, słuchajcie, filmik, medytacja, taka modlitwa, mantra, gdzie po prostu wystarczy, że będziecie to puszczać z intencją, żeby się oczyszczało właśnie wasze drzewo rodowe, twoje drzewo rodowe. Możesz zacząć od siebie, później tam po kolei idąc. Możesz po prostu puszczać z intencją do twojego drzewa rodowego i zapalaj przy tym białą świeczuszkę. Może być fioletowa, aczkolwiek ja mówię, biała jest delikatniejsza. I tak rób przez 14 dni. Codziennie zapalaj i puszczaj to Ho'oponopono z intencją właśnie oczyszczania tego drzewa rodowego, ale musisz tego słuchać, bo jak tylko puścisz i wyjdziesz, to tak nie będzie działało. To musi przejść przez ciebie, czyli musisz to słyszeć, poczuć te emocje, musisz to poczuć, żeby to zadziałało. I jesteś w stanie uleczyć pewne wzorce postępowania, które tobie też na dzisiejszy dzień szkodzą, utrudniając ci odnalezienie właściwego partnera, dlatego że albo właściwe, jeżeli jesteś w związku, właściwe uszanowanie siebie w związku, tak czuję, i taką równowagę w tym związku. Gdzieś tutaj brakuje balansu właśnie. I to wynika z pewnych sposobów postępowania, które przekazywane są u was z pokolenia na pokolenie. Może chodzi o może tu chodzi o rolę mężczyzny, rolę kobiety w związku, albo innego rodzaju takie podziały, ale tu niech każdy z was się zastanowi. Idźmy dalej. Uwierz w siebie. Zobacz siebie w taki sposób, że postępujesz dobrze i tak się właśnie stanie. Czyli po prostu pozytywna wizualizacja, czyli wizualizuj, że udaje ci się, że sobie radzisz, że odnosisz sukcesy, uwierz w siebie. Właśnie tak jak ja tu powiedziałam przed chwilką, że w związku jakby nie szanujesz swojej energii, swojej siły, swojego zaangażowania, albo inni też ciebie nie szanują, ale to wynika jedno z drugiego. Inni ciebie nie szanują, bo ty się nie szanujesz. Jak ty uszanujesz samego siebie, to inni po prostu pójdą za tym przykładem. Ametyst, ojejku, ale jestem uszczęśliwiona. I rubin, pięknie. Uwielbiam ametyst. Przepiękny kamień. Ujawnienie twojego prawdziwego ja. Kiedy pozwolisz innym poznać prawdziwego siebie, zobaczcie, poczujesz się kochany za to, kim naprawdę jesteś. I to jest początek w tym, żeby uszanować samego siebie. I jest takie powiedzenie, traktuj innych tak, jak pragniesz, żeby ciebie oni traktowali. Ale co ważniejsze, traktuj siebie tak, jak pragniesz, żeby inni ciebie traktowali. I jeszcze trzecia rzecz. Absolutnie wszystkim pokazuj, że zgadzasz się na takie i takie traktowanie, nic poniżej. A wtedy zadzieje się magia, bo oni zrozumieją, że mogą cię traktować tylko tak i tak, nic poniżej. Czyli jednocześnie co robisz? Wyrażasz w stosunku do siebie szacunek za to, kim jesteś. Szanujesz swoją energię, czyli zgadzasz się tylko na to i na to, nic poniżej, tak? I to jest fantastyczne, tego ci życzę. Rubin, błogosław swoje serce. Sięgnij po emocjonalne i duchowe wsparcie, aby uzdrowić i zreperować własne serduszko. No, pierwsza karta jest kartą zieloną, słuchajcie. Zielony kolor jest kartą czakry serca. Złoto, które tu jest widoczne, też jest kartą czakry serca. Rubin jest różowawy, taki czerwono-różowy. No, różowy kolor też jest dla mnie
energią miłości. Natomiast niektóre rubiny są bardzo czerwone, a to jest dla mnie krew, czyli energia bólu i cierpienia, tak? Bo kolor czerwony, czerwone serca, na przykład, jeżeli zdarza ci się czerwone serca wstawiać, to znaczy, że to jest wołanie o pomoc, bo boli cię coś w środku, cierpisz w środku i w ten sposób wyrażasz się na zewnątrz. Jeżeli często używasz koloru czerwonego, to to też jest ból, cierpienie wyrażone na zewnątrz. To mówię oczywiście z mojego doświadczenia, takie jest moje postrzeganie tego koloru, słuchajcie. Kolor czerwony jest też kolorem ochronnym, ostrzegawczym, nie podchodź. Jeżeli mówisz komuś nie podchodź, znaczy, że próbujesz kontrolować sytuację, a to znaczy, że się po prostu boisz, że coś się zadzieje, znowu cię coś skrzywdzi. Dobrze. Zobaczmy, jaki tutaj żywioł. Teraz jest dla szósteczek. Ogień, dokładnie, wewnętrzny ogień. Trzeba nad nim popracować. Wyzwolić na nowo swoją energię wewnętrzną. Zobaczmy, jaka runa. Tivas, fantastycznie. Koniecznie poczytajcie sobie o runie Tivas. To jest ruszenie do przodu na pewno. To jest taka chęć, ruszaj do przodu. I ciekawe, że tutaj mamy Indianina jakby, tak? Tego przodka, a tu jest strzała. To jest bardzo silnie połączone z nimi, czyli... nie wiem czemu, ale usłyszałam czerwona strzała. Red arrow. Może to sobie coś powie. Red arrow, bo tu jest ogień, tak? Trzeba popracować nad tym, by na nowo uruchomić wewnętrzną energię u ciebie i wtedy uda ci się naprawdę ruszyć do przodu. Wyrażaj twoją prawdę, czyli mów po prostu w sposób zdecydowany, ale jednocześnie staraj się być dyplomatą, bo macie tu obok dwójkę kielichów, czyli z miłością podchodź do rozmówców, nawet jeśli przychodzą do ciebie z trudną prawdą. Ale jednocześnie nie pozwalaj, by cię traktowano gorzej albo niżej, niż twoje standardy tego wyrażają, tak? Czyli jeżeli ktoś do ciebie mówi w jakiś sposób, to ty co mówisz do niego? Oj, chwileczkę. Jeżeli chcesz ze mną porozmawiać, to na spokojnie i w takim poczuciu wzajemnego zrozumienia, szacunku, a jeżeli nie potrafisz w tym momencie, to wróć dopiero, jak będziesz w stanie tak ze mną rozmawiać. Słuchajcie, najwyższym wyrazem miłości i szacunku do samego siebie jako energii nieśmiertelnej, słuchajcie, to jest właśnie właściwe wyznaczanie granic i standardów podczas przeżywania relacji i doświadczeń z innymi ludźmi. I tego każdemu tobie życzę, kochana szósteczko. Fantastyczne karty macie. Poszukujcie miłości w sobie, poszukujcie miłości w ludziach. Jakieś niezwykłe doświadczenia do was idą, ogromne poszerzenie świadomości i uda wam się naprawdę bardzo dużo zrozumieć i to wszystko przyjdzie z relacji od ludzi, z jakby doświadczając relacji z innymi ludźmi. Pamiętajcie tutaj o tych przodkach i o tym ich prośbie, żebyś zajął się uleczaniem. I tu czuję też świecę złotą i fioletową. Zobaczcie, jak tu podpowiadają ładnie. Różową też. Ale ja bym zaczęła od białej. Kochani, bo biała jest najbardziej delikatna. Tak. U mnie na kanale, że chciałabym wam powiedzieć, jest filmik, który właśnie mówi o tym, jak pracować z uzdrowieniem karmy. Obejrzyjcie sobie, zanim zaczniecie to robić, bo tam są pewne też informacje, które są wam tutaj potrzebne, żeby zacząć to robić świadomie. Dobra. Ojejku, ta chrypka. Wyrażajcie swoją prawdę, kochani, bo ja tu czuję, że ktoś nie mówi z was, a powinien. Dobrze. I teraz mamy trójeczkę i ametyst. Jeśli chodzi o trójeczkę, kochani, to wybrałeś 3, czyli też wibracja numer 3 dla ciebie jest ważna. Może obejrzyj sobie filmik z wibracją numer 3, już jest na kanale, na pewno. Wybierz sobie jakiś stosik, tam będą dla ciebie dodatkowe informacje. Trójeczka, kochani, wnosi między innymi taką potrzebę
nauczenia się właściwego wyrażania emocji, takiego po swojemu wyrażania emocji na zewnątrz, wyrażania się w ogóle na zewnątrz, czyli emocji, słów, tak jak to robimy, ale też umiejętność dyplomatycznych właśnie wypowiedzi i z takim poszanowaniem drugiej osoby, podążania do harmonijnych właśnie relacji, związków międzyludzkich i też takie jednocześnie, jeśli wykonujesz na przykład polecenia innych ludzi, to jednocześnie, żeby się nie podporządkowywać w zupełności, tylko żeby to było znowu w czym? W harmonii, w równowadze. Tak czuję. Ametyst to jest oczywiście minerał mądrości, poszukiwania prawdy, poszerzania świadomości. Mi ametyst bardzo pomaga, słuchajcie, przy medytacjach, do spania zawsze mam jakiś ametyst przy sobie. Także poczytajcie sobie jeszcze, bo koniecznie, jeżeli wybraliście ten ametyst, to jest dla Was, słuchajcie, ważne. Dobrze. Zobaczmy teraz tutaj karty Tarota, to jest dla Ciebie Twoja energia, wokół Ciebie, co się zadziewa i jak sobie z tym poradzić. Ewidentnie, kochani, jest jakieś totalne przyblokowanie u Was, ale to jest po prostu totalne przyblokowanie, bo mamy trzy karty i wszystkie mówią o stagnacji, o zablokowaniu, o braku ruchu. Natomiast, kochani, zadziewa się to po to, byście doprowadzili swoje życie do równowagi, do harmonii. Macie rewers magika, to znaczy, że nie bierzecie odpowiedzialności za swoje życie, nie bierzesz odpowiedzialności za swoje działania, nie bierzesz odpowiedzialności za swoje myśli, za swoje słowa. Kompletnie nie bierzesz odpowiedzialności. Mówisz, że to inni tobie szkodzą, że to przychodzi z zewnątrz, że to nie ja. To jest kompletny, po prostu zrzucam odpowiedzialność. To nie ja. To nie moje, to nie jest ode mnie. Nie, 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 nie. Ja się nie zgadzam. Nie, 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 nie. I tak czuję, tak tu słyszę. Jeszcze mało tego, tu widzę sześć kielichów i to też jest w rewersie. To po prostu szok. Kompletny brak równowagi jest w Twoim życiu, ale to jest wszystko wywrócone do góry nogami, ja bym powiedziała. Największa potrzeba tutaj jest dla Ciebie i to Twoja wibracja Cię o to prosi. Zacznij pracę taką bardzo skrupulatną, bo trójka tych kielichów, wieku, przepraszam, nie kielichów, tylko pentakli. To jest, słuchajcie, taka praca bardzo precyzyjna, ale przy współpracy z innymi ludźmi. Współpracuj, szósteczko, tak, żeby zrozumieć, bo Twoja energia jest wywrócona tu do góry nogami. Szóstka to jest harmonia, równowaga. Kiedy jest wywrócone to, to jest zupełnie przeciwność, kompletna przeciwność, chaos, stagnacja, zatrzymanie, brak przepływu energii, brak umiejętności spojrzenia na jakąś sytuację z perspektywy innej niż koniec swojego nosa. No przepraszam, kochani, ale tak to tu czuję. Jeżeli w tym momencie krzyczysz, buntujesz się, na przykład mówisz, nie, nie zgadzam się w ogóle, to się ze mną tutaj nie rezonuje, to w ogóle nie o mnie. Zastanów się, czy nie mówisz tego z ego, czy to ego tutaj nie przemówiło teraz, w tym momencie przez ciebie. Ja to mówię do jakichś osób, pamiętajcie, to jest ogólne czytanie. Zawsze mówię tu do tych, którzy muszą to usłyszeć. Kochani, warto zdać sobie sprawę z tego, że każde słowo, każda myśl, każde działanie, jakie wykonujesz każdego dnia, jest Twoją inwestycją w Twoją przyszłość. Zastanów się teraz, w co inwestowałeś przez ostatnie miesiące, przez ostatnie tygodnie, przez ostatnie dni. Jeżeli mówisz negatywnie, przeklinasz, mówisz pesymistycznie, myślisz negatywnie, myślisz pesymistycznie, pozwalasz sobie na to, by być ofiarą, pozwalasz sobie na to, by z obszaru bycia ofiarą wisieć na innych ludziach dosłownie, no to wtedy inwestujesz swoje przyszłe straty. Zawsze. Jeżeli
zmienisz to i zaczniesz myśleć, mówić pozytywnie, jeżeli zaczniesz czuć się zwycięzcą, ale tu nie chodzi o to, by być narcyzem i głowę zadzierać, tylko faktycznie wziąć swoje życie w swoje ręce, wziąć odpowiedzialność za swoje życie, za swoje działania, za swoje słowa, za swoje myśli. Uczciwie usiąść i powiedzieć, no dobra, ja się tu zastanowię, o co tu chodzi. Bo wtedy jesteś w stanie wyjść z tego braku równowagi, który masz obecnie w swoim życiu. Ewidentnie masz zablokowaną czakrę sakralną, która jest związana z kreatywnością, z twórczością, z rozwojem, czyli jednocześnie masz zablokowany rozwój w swoim życiu, czyli stoisz w miejscu. I stoisz w tym miejscu już, ja bym powiedziała, długo. No. Żeby się stąd ruszyć, trzeba dopuścić do siebie świadomość i tą perspektywę postrzegania innych osób. Nie upierać się tutaj przy swoich racjach na przykład, albo nie chować się do kątka, nie uciekać przed światem, tylko po prostu wziąć odpowiedzialność za swoje życie w pełni. Nie oczekiwać, że inni wszystko za mnie zrobią, tylko wziąć się do pracy. Zakasać rękawy i do roboty. Ewidentnie tutaj czuję, kochani, u was potrzebę popracowania nad kanałem czakrowym, ale szczególnie właśnie to jest uziemienie, potrzeba uziemienia, czyli czakra podstawy, później odblokowanie czakry sakralnej, która ewidentnie jest przyblokowana. Później oczyszczenie czakry splotu słonecznego, żeby ta praca mogła być stała. Współpraca z rozumem też. No i później czakrę trzeciego oka tutaj bardzo intensywnie czuję i oczywiście czakrę gardła. No. Kochani, bardzo tutaj czuję u was, że żebyście mogli ruszyć się z miejsca, musicie zmienić, no dosłownie musicie, jeżeli chcesz coś zmienić, bo jeżeli nic nie chcesz zmieniać, to możesz w ogóle ignorować to, co mówię, możesz w ogóle wyłączyć ten filmik, prawda? Ale skoro tu jesteś, skoro dotrwałeś czy dotrwałaś do tego momentu, to znaczy, że jest to dla ciebie potrzebne i twoja dusza cię tu trzyma, żeby dokończyć tego czytania, słuchanie tego czytania. Potrzeba jest zmiany perspektywy u ciebie, zmiana perspektywy postrzegania tego, co się zadziewa. Przestań doszukiwać się winnych na zewnątrz. Jeżeli zrozumiesz, że sam czy sama sobie szkodzisz w życiu swoimi słowami, myślami i działaniem, jest to prawo przyciągania, słuchajcie, nic innego. Poczytajcie o tym. Jeżeli chcecie oczywiście coś zmienić. Jeśli ruszysz się z miejsca, jeżeli zaczniesz działać jakkolwiek, stagnacja się zakończy u ciebie. To wszystko się zadziewa teraz. To jest korzystne. To się zadziewa teraz, żebyś obudził się, przebudził się, przebudził sobie świadomość. I pamiętaj, jeżeli pragniesz być szanowany, doceniany, najpierw szanuj i doceniaj innych. Przyciągamy do swojego życia dokładnie to, czym, kim jesteśmy. No. Dobra, zobaczmy tutaj na świetlistych przewodników, którzy tutaj przybyli. Wewnętrzna siła. Masz ogromną siłę wewnętrzną, o której zapomniałeś. O, widzicie, jak czakra gardła tutaj mówi? Tu macie wewnętrzną siłę, a tutaj jest płomień duszy. Odkryj na nowo utraconą przez ciebie cząstkę ciebie samego. Doświadcz relacji z samym sobą w harmonii i uzdrowieniu. Słuchajcie, jest coś takiego jak świadomość w każdym z nas. Oprócz rozumu, oprócz ego mamy jeszcze świadomość. I to jest tak naprawdę największa, ogromna część nas.
potężna część nas, łącząca nas z wyższą świadomością, wyższą jaźnią, naszą, a także kolektywną. I tu masz mnóstwo wiedzy do odkrycia. I tu możesz mnóstwo fajnych rzeczy zrobić, pracować w tym, z tym i współpracować z innymi ludźmi. I to ciebie naprawdę doprowadzi na pewno do równowagi. Straciłeś równowagę, bo odłączyłeś się od swojej duszy, od swojej świadomości. Skupiłeś się tak na świecie materialnym, na rozumieniu, na ego, że kompletnie oderwałeś się od swojej właściwej energii. Trzeba by do tego wrócić, to wtedy wróci równowaga. Jakie minerałki będą ci pomagać? Turkus i złoto. Złoto, słuchajcie, to jest dla mnie czakra serduszka. Ale tutaj też jest ten żółty kolor, czyli zobaczcie, też wygląda jak złoto, czyli ta czakra splotu słonecznego u ciebie jest aktywna i ona jest związana, słuchajcie, no z ego i z rozumem. Więc jeżeli wszystko próbujesz zrozumieć, analitycznie postrzegasz wszystko, no to to cię będzie zawsze prowadziło w malinę. Tu trzeba intuicję uruchomić, żeby dojść do tej prawdy, której poszukujesz. Boska interwencja. Bóg zsyła cuda, aby odpowiedzieć na szczere modlitwy. Czyli tak naprawdę prosiłeś o to, by się tu dowiedzieć. Prosiłeś o to, by to usłyszeć. To czytanie jest dla ciebie, ponieważ o to prosiłeś. Albo prosiłaś. To jest boska interwencja się zadziewa teraz. Turkus, duchowa ścieżka. No zobaczcie, dokładnie o tym mówię. Żeby wejść na tą ścieżkę duchową, zacząć siebie rozwijać, wtedy poczujesz się pewniej, powrócisz do energii swojej duszy, do swojej świadomości, uświadomisz się, że jest coś poza rozumem we mnie, tak? Poszerzysz sobie dzięki temu świadomość i to naprawdę wnosi ogromną radość. Ogromną radość. Twoje prawdziwe przekonania stają się coraz wyraźniejsze, co skłania cię do dokonania niezbędnych zmian życiowych. Poszerzanie świadomości, kochani, prowadzi właśnie do ogromnych przemian w życiu. Zmieniają się relacje, niektórzy ludzie odchodzą, inni przychodzą, zmieniają się przyzwyczajenia, zachowania. Pozwalamy sobie na to, by uszanować i docenić samego siebie, stawiamy standardy, granice, uświadamiamy sobie, czym jesteśmy, kim jesteśmy, czym, kim są ludzie wokół nas, wszystkie relacje, związki. To wszystko sobie uświadamiamy wtedy, kochani, pomalutku, 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 aż odkryjemy całą prawdę o sobie, o tym, dlaczego, po co. Zobaczmy jeszcze jedną kartę, która tu jest. Po prostu bądź sobą. Jesteś wspaniałą osobą. Ciesz się byciem samym sobą. Odkrywając siebie właśnie kawałeczek po kawałeczku, jak piękny cud, jakim jesteś. Każdy z nas jest pięknym cudem. Cudem do odkrycia. Ciesz się tym, kim jesteś, i poszukuj prawdy na swój temat, a będziesz zachwycony. Zobaczmy, jaka najpierw może jaką tutaj, jaki żywioł jest do przepracowania u ciebie. Powietrze, no tak czułam, słuchajcie. Czyli właśnie to ego, czyli rozum i ego ciebie blokują, po prostu, żeby pójść dalej. Jeżeli odwołasz się do swojej świadomości, twoje życie się odmieni i to bardzo, bardzo tutaj czuję. Jaka runa będzie dla was pomocna teraz? O, runa Hagalas. No, runa Hagalas, słuchajcie, jest to runa, która pomaga ruszyć z miejsca, pomaga ruszyć właśnie z stagnacji, ale słuchajcie, jednocześnie jest to jak gradobicie, czyli musi się jakaś burza zadziać w twoim życiu teraz, żebyś się przebudził. Obudził z tego, co tutaj się zadziewa, tego wszystkiego, co mówiłam. Może obejrzyj sobie jeszcze raz, na spokojnie, jak emocje ci opadną, to czytanie. Bo runa Hagalas, poczytaj sobie o niej. I ona w tym momencie zaczyna działać w twoim życiu już. I przyniesie tobie potężne zmiany.
zmiany, na jakie możesz nie być gotowy. Ale to się zadziewa już, słuchaj. Twoje życie się ogromnie odmieni, ale pamiętaj, że musi najpierw przyjść ta burza. A po każdej burzy wychodzi słoneczko i po każdej burzy atmosfera się oczyszcza. Więc czuję, że tu jest potrzebna jakaś burza, żeby oczyścić atmosferę. I taka szczera rozmowa ciebie z sobą samym. Stań przed lustrem albo usiądź i odbądź sam ze sobą albo sama ze sobą szczerą rozmowę. Taką głęboko szczerą rozmowę. Życzę ci, słoneczko, aby udało ci się dostrzec prawdę, dotrzeć do prawdy i na nowo wzbudzić tą swoją wewnętrzną siłę, połączyć się na nowo ze swoją duszą, ze swoją energią i zachwycić się później tym, jak wspaniałą jesteś siłą, energią, nieśmiertelną duszyczką. Proponuję, żebyście sobie jeszcze obejrzeli wibrację numer 1, bo tutaj jest to odwrócone. I poszukuj tam, który stosik wybierzesz, to wybierzesz. Idź za intuicją. Poszukuj tam, jak mówię, o jakichś blokadach, jak je usunąć, bo czuję, że tam jeszcze będziecie mieć informacje. I tyle chyba, kochani, tyle. No, nie czuję tu nic więcej. Trzymam mocno kciuki, żebyście, kochani, sobie poradzili z tym, żebyście ruszyli przede wszystkim do przodu, bo tutaj jest zatrzymanie, całkowite zatrzymanie, ale dzieje się to po to, żebyście mogli się dalej rozwijać. Wszystkiego dobrego, szósteczki kochane. Pozdrawiam.